Finał finałów. Tak nazywa się ostatnia konkurencja rajdu Granica, organizowana przez Hufiec Świdnica. Odbyła się ona w sobotnie popołudnie i miała na celu wyłonienie najlepszej drużyny w danym pionie harcerskim. Finałowe zmagania miały sportowy charakter. W szranki stanęły drużyny, które zajęły punktowane miejsca na poszczególnych trasach. Przed startem odbyło się 30-minutowe zapoznanie się z torem, a sposób jego pokonania przedstawił Dream Team świdnickiego chówca. Bardzo proszę, żeby zespół Dream Team się rozstawił na poszczególne konkurencje. W tym roku na dwóch torach rywalizowało 8 drużyn. Do pokonania było 12 stanowisk, m.in. bieg w workach, rzut śpiworem do kosza, wykonanie drabinki skautowej, czy przekręcenie po nagwintowanym pręcie dwóch nakrętek, które po upadku na metalową tacę oznajmiły zakończenie rywalizacji na torze. Zmaganiom towarzyszył ogłuszający i zachęcający do walki doping kibiców. Jednocześnie kilkadziesiąt gardeł chciało przekonać pozostałych, że ich trasa na tegorocznym ogólnopolskim rajdzie Granica jest najlepsza. Wyniki finałowej rozgrywki przedstawiają się następująco.